Witam serdecznie i zapraszam na relację z drugiego dnia z Esserinem z Game Day Expo Silesia 2012 w Sosnowcu. Jak widzimy, pogoda troszeczkę nie dopisywała w tym dniu, jednak nie ma co się smucić. W środku już było o wiele lepiej. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to mnóstwo ludzi. Najwięcej chyba się w ogóle zebrało przy stanowiskach z Xboxami od Microsofta, które się rozstawili na środku. Widać, na sobotę postanowili się zebrać i pokazali, że im zależy. Mnóstwo osób kręciło się przy tym i mogli pograć w najnowsze gry. No tam, nie tak szczególnie najnowsze, ale była FIFA 2012, Forza Motorsport 4, czy Formuła F1 z 2011 roku. Naprawdę bardzo fajne gierki i można było się rozerwać przy nich. Zwłaszcza przy, powiedzmy, FIFA, gdzie dwie osoby mogły rozegrać fajny meczek. Polecam. Tuż obok, gdzie przedtem tego nie powiedziałem, ale były tam stare komputery, stare, ale jare się mówi. Stare, dobre konsole typu Nintendo czy tam Commodore, gdzie można było pograć w kultowe gry typu Mario Kart, Ping Pong, że tak powiem, na korbkę, czy pierwszy Mortal Kombat. Naprawdę, bardzo fajne to było. Warto wrócić do takich starych gierek, aż się po prostu dzieciństwo przypomina, kiedy się było małym brzdącem, a tam się, i w takie gierki się z kumplami grało. Tuż obok, no stanowiski, no niby te stanowiska z EA, ale 5 stanowisk po 2 krzesełka i przy tam konsole z paroma grami, powiedzmy jedno, słabe. Nie udało mi się to w zeszłym razem, ale teraz udokumentowałem stanowisko Artifex Mundi, gdzie prezentowali swoje gry oraz nowy silnik, który już wam mówiłem, Spark Casual Engine. Przebojem w sobotę, takim jednym z wielu, tak zrazę w tajemnicy, było pojawienie się nowych, fantastycznych postaci z Assassin's Creed'a, do tego powiem. Pięknie przebrane dziewczyny za Altaira oraz Ezio Auditore. Starannie i przepiękne wykonanie strojów, naprawdę bardzo mi się podobało, ale nie dajcie się zwieść. Te dziewczyny były śmiertelnie niebezpieczne. Ostrza ukryte i nie tylko były w ich stroju wszechobecne. Pojawiła się też dziewczyna przebrana za jedną z postaci z 99 Nights. Jak widzimy, Geralt od razu ruszył na podrywy. Nie no, tak sobie. Chociaż w końcu nadszedł czas, by powrócić do stoiska z Reality Pump, gdzie Philip Shelong prezentował i zachęcał do zakupu gier, w tym właśnie Two Wars 2 dodatku z ich sklepiku. Wspaniałe promocje, miła obsługa, no i można było się tam no, co nieco potargować. Ale nie przesadzajmy, w końcu też muszę zarabiać. Już po chwili mogłem zauważyć, że pan Tadeusz, właściciel stoiska całego z Reality Pumpu, przebierał się w przywieziony strój takiego rycerza. Jak się dowiedziałem, była organizowana walka tutaj w studio Reality Pump kontra Wiedźmin Geralt, gdzie pokażę wam w innej części filmik, jeśli uda mi się wrzucić, gdzie ta cała walka się odbyła. Brzdęk metalu i mieczy, po prostu fantastyczne było. Po wszystkim spotkaliśmy również kilku panów z Sony, którzy zechcieli porobić zdjęcia do reklamy prezentujące Wiedźmina grającego na ich konsoli PS Vita. Tutaj akurat wymyśliliśmy takie coś, że z asasynki będą podchodzić Geralta od tyłu, a ten nic, nawet nie wzruszony, będzie grał sobie dalej na konsoli. Zdjęcia zrobione, wszyscy byli szczęśliwi i można było też porozmawiać na temat ich konsoli. Więc się dowiedzieliśmy paru nowych rzeczy. Znowu wracając pod stanowisko Reality Pumpu, gdzie ruch był coraz większy i widać, wszyscy się najbardziej interesowali tym stoiskiem. I sam się temu nie dziwię, bo najlepiej tam było wszystko przygotowane, najciekawiej prezentowali swoje rzeczy. Zrobiłem przy okazji takie zdjęcie, tu wyłapałem i udokumentowałem ekipę reportażową właśnie od Reality Pumpu. Też bardzo mili, ale niestety nie chcieli udzielić reportażu. Się trudno mówi. Po chwili przy ich stoisku prezentowany był ich nowy silnik graficzny Graze 2 i jego zdolności. Jak to już wspomniałem, stoisko było oblegane. Wkrótce potem
stał się po prostu hit tego dnia. Pojawił się Royo i Seto, znani youtuberzy. Powiem szczerze, Royo został oblegany przez tłum swoich fanów, a mimo tego oddawał wszystkim autografy i zdjęcia z entuzjazmem. Po prostu lubię tego gościa, jego podejście. Naprawdę przesympatyczny jest. Oprócz Roya, chociaż Royo pojawił się niespodziewanie i niezapowiedzianie, był Krzysztof Gonciarz i ze swoim wykładem, jak dla niewiedzących, Krzysztof Gonciarz napisał wybuchające beczki. Też bardzo sympatyczny, udzielał różnych wywiadów, do zdjęć pozował i bardzo mi się to podobało. Niektórzy właśnie zdarzają się osoby, które przy swoich widzach, fanach po prostu zamykają się, odchodzą, po prostu nie chcą być w ogóle rozmawiać z innymi. Wkrótce potem udokumentowane zostało przekazanie plakatu Towards dwójki i z dodatku Pirates of the Flying Fortress przez Tadeusza z ekipy Reality Pump dla Wiedźmina Geralta. Oczywiście potem było jeszcze kilka wykładów na głównej sali o montowaniu i składaniu gier oraz modeli. Jednak w tym dniu, jak już wspomniałem, to były właśnie najważniejsze wydarzenia. Tak, staram sobie wszystko przypomnieć i myślę, że to już właśnie wszystko z tego dnia, co się takiego fantastycznego wydarzyło. Już za niedługo będzie filmik z trzeciego dnia, gdzie opowiem, co się stało. Do zobaczenia.